Niezbędne dane dotyczące atrakcji w regionie i rozkładów komunikacji miejskiej, sprzedaż albumów i kartek pocztowych, a nawet wypożyczalnia rowerów. Na Szczawińskim Deptaku rozpoczęło funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej. Punkt cieszy się dużym zainteresowaniem licznych kuracjuszy zjeżdżających do uzdrowiska. Podpisałem umowę w sprawie prowadzenia tego punktu z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym. Zobaczymy, jak się będzie sytuacja dalej rozwijała, ale już przewidujemy nowe wydawnictwa informujące w formie ulotek o różnego rodzaju atrakcjach w Szczawinie-Zdroju. Myślę, że tam będzie można zasięgnąć informacji różnego rodzaju i o, powiedzmy, funkcjonujących w okolicach różnego rodzaju zabytkach, ale także, powiedzmy, o odjazdach autobusów i różnych innych informacjach. Chciałbym bardzo, żeby ta decyzja była trafna i dobrze przyjęta przez wszystkich przyjeżdżających do Szczawina. Wcześniej rolę informacji turystycznej pełniła Szczawińska Biblioteka oraz Urząd Miejski. Nowy punkt, który ulokowany jest na ulicy Kościuszki, czyli przy uzdrowiskowym deptaku, cieszy się dużym zainteresowaniem kuracjuszy. Centrum pełni nie tylko rolę informacji turystycznej, ale także miejskiej oraz noclegowej. Jest bardzo dużo turystów, którzy pytają przede wszystkim o sprawy takie podstawowe, bieżące, codzienne, czyli o komunikację, o ścieżki rowerowe, o ścieżki spacerowe, o nasze ciekawostki w regionie również, no i o sposób, w jaki tam się można dostać, no i przede wszystkim mapy, informatory turystyczne. W punkcie zakupić można nie tylko mapy regionu Sudetów. W swojej ofercie posiada także kartki pocztowe, albumy fotograficzne oraz wydawnictwa bezpłatnie przekazywane przez Urząd Gminy. Liczne szlaki rowerowe na terenie uzdrowiska zachęcają również turystów do wypożyczenia jednośladów. Zaczęliśmy dosyć późno, bo 1 sierpnia, natomiast w przyszłym roku przewidujemy, żeby poszerzyć gamę tych rowerów, nawet o czterokołowce, o które naprawdę wiele osób pyta i będą atrakcją Szczawina-Zdroju. W ramach promocji gminy na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego, De Gaulle'a oraz Alei Podwale zainstalowano również specjalny telebim. Na ekranie emitowane są spoty dotyczące atrakcji czekających w Szczawinie-Zdroju oraz miejscach noclegowych na terenie uzdrowiska.